Wybory samorządowe za nami. Czy kogoś obchodziły? Jak pokazuje frekwencja, raczej nie. Ale nie zmienia to faktu, że wszystkie partie polityczne, jak to klasycznie zresztą po wyborach samorządowych, krzyczą obecnie o tym, że te wybory wygrały, no bo wiadomo, co innego można robić. Przy czym, gdybyście zapytali nas o opinię, to nam wychodzi bardziej na to, że wszystkie partie te wybory przegrały. Bo naprawdę, na każdy argument o tym, że jakaś partia mogłaby się cieszyć z wyniku tych wyborów, mamy co najmniej dwa argumenty na temat tego, że nie, nie powinna się cieszyć. PiS teoretycznie wybory wygrał, ale stracił sejmiki, będzie miał ich mniej niż w zeszłej kadencji. Ciężko mówić tu o wygraniu. Platforma Obywatelska. No oczywiście, prawda, tutaj no więcej sejmików dla całej koalicji rządzącej i tak dalej, więc fajna sprawa. Z drugiej strony przegrywają z PiS-em, czyli główne założenie i chęć zrobienia mijanki nie udaje się mimo niedawno wygranych wyborów. Trzecia droga dosyć stabilnie, ale z drugiej strony cała trzecia droga robi poparcie na poziomie PSL-u z zeszłych wyborów, co sugeruje, że no nie było tam jakichś gigantycznych wzrostów. Lewica to w ogóle kończy na piątym miejscu w całych tych wyborach i przegrywa ze wszystkimi tak naprawdę partiami tymi dużymi, szczególnie z Konfederacją, co pewnie boli ich najbardziej, bo to ich główni przeciwnicy, mimo tego, że gdzieś tam no bieja, powiedzmy, zrobiła całkiem niezły wynik. Konfederacja to w sumie partia, po której chyba najmniej oczekiwano, bo ona sama najmniej pompowała swój balonik, no ale też nie wydaje się, żeby osiągnęła coś spektakularnego w tych wyborach. No tutaj jest bardziej tak nisko i stabilnie, tak to nazwijmy. Więc jak spojrzy się na to wszystko i do tego 39% frekwencji w grupie 18-29, jeśli chodzi o wyborców, to wychodzi nam raczej smutny obraz. Obraz wyborów, w których nikt nie wygrał, ale jest dużo do omawiania. Więc zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło, będzie widzieć nasze filmy i lećmy do materiału. Więc co, jeśli ktoś jeszcze nie wie, jak wygląda exit poll, który może się jeszcze zmienić, ale na ten moment, no, jest on następujący. Prawo i Sprawiedliwość 33,7%, Koalicja Obywatelska 31,9%, Trzecia Droga 13,5%, Konfederacja 7,5% i Lewica 6,8%, Inne 3,9%, w sensie inne partie 3,9%, Bezpartyjni Samorządowcy, w sensie partia 2,7%. Więc w każdym razie idąc po partiach po kolei. Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość w sumie w tych wyborach, no, z jednej strony absolutnie nie dowiozło tego, co chciałoby dowieść, no bo straciło sejmiki. Nie będzie miał już większości w sejmikach, w sensie w większości sejmików nie będą rządzić. Wynik Boheńskiego w Warszawie to jest żart, nie oszukujmy się. Porównanie jakiegoś Patryka Jakiego z zeszłych wyborów czy cokolwiek, to jest po prostu żart, nie wynik wyborczy. Trzeba przyznać, że jakoś sobie super mocno nie poradzili. Oczywiście klasycznie też nie wzięli w większości dużych miast, praktycznie żadnych dużych miast. Zależy oczywiście, gdzie zaczniemy klasyfikować, co jako duże, a co jako małe miasto, ale PiS nie jest tym po prostu dobry z definicji. Więc jakby no, jeśli chodzi o sukcesy, to mało, trzeba to powiedzieć wprost, ale z drugiej strony skończyli znowu jako pierwsza partia w całym tym wyścigu. I to jest o tyle ciekawe, że jednak Prawo i Sprawiedliwość miało dosyć srogie problemy wewnętrzne, byli dosyć pokłóceni. Do tego wszystkiego, no, gdzieś tam przegrali wybory niedawno. Wydawać by się mogło, że teraz powinni być na fali spadkowej. I to wszystko powinno doprowadzać do sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość, no, wreszcie dokonałoby tej legendarnej mijanki z Platformą Obywatelską, na którą Platforma tak bardzo czeka, i nie wygrałoby wyborów. Tymczasem, no, proszę Państwa, ząg i Prawo i Sprawiedliwość wygrywa. Kolejne wybory w ostatnich 8 latach, czy nawet więcej, cały czas nie przegrało, no bo w sumie wybory do Sejmu też wygrali, więc jest to całkiem niesamowite. I cały czas pozostają największą partią w Polsce. Po prostu. Może są opozycją. Niesamowite. Więc no, jest to bardzo złożona sytuacja. Dużo mniej niż w zeszłych wyborach, w sensie sejmików, cokolwiek. Z drugiej strony bez własnych mediów, tak, teraz już bez pieniędzy rządowych, bez tych pomocnych rzeczy organizacyjnie ze strony rządu, byli w stanie dalej wykręcić najlepszy wynik ze wszystkich partii politycznych. I to oczywiście, no tu jest też składowa wielu czynników, bo tutaj nie ma co mówić tylko o tym, że to wiecie, PiS tak, nie wiem, genialnie poprowadził kampanię czy coś. To jest jednak bardziej kwestia, nie oszukujmy się tego, że była niska frekwencja, przy czym frekwencja szła w ten sposób, że im starsze grupy wyborców, tym większą frekwencję miały, z wyjątkiem tamtej najstarszej całkowicie, co oczywiście no, w naturalny sposób współdziała PiS-owi, tak, no bo jak młodzi ludzie nie idą na wybory, a idą starsi ludzie, no to jakby PiS na tym zyskuje. Do tego mieliśmy mobilizację zdecydowanie większą na wsiach niż w miastach, w sensie te wybory bardziej rozegrały się na prowincji, tak to nazwijmy, no i w tym też kontekście wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość zyskuje. W tym wszystkim zabawny wątek to to, że 50% rolników ponad zagłosowało na PiS, jakby to biorąc pod uwagę protesty i wszystko całkiem śmieszne. W każdym razie zmierzamy do tego, że faktycznie no gdzieś tam PiS tutaj dosyć mocno poradził sobie w tych wyborach. To nie jest kwestia do końca tego, że PiS zagrał to jakoś super dobrze. Bardziej chyba chodzi o to, że co do tego nowego rządu, który istnieje, to było takie oczekiwanie, że jednak może teraz się uda, nie? W sensie, że może teraz pokonają ten PiS. A co do PiSu było trochę oczekiwanie, że jednak no mogą mieć problemy w tych wyborach samorządowych ze względu na wszystkie inne czynniki, które wam mówiliśmy. W kontekście tego, co się teraz wydarzyło, okazuje się po prostu, że prognozy były nieprawdziwe, więc to nie jest tak, że PiS jakoś niesamowicie dobrze sobie poradził, tylko bardziej przebił oczekiwania, a większość, chyba wszystkie w sumie inne partie nie dowiozły do oczekiwań. Dlatego jest taki trochę dysonans i mamy wrażenie, że o PiSie mówi się najwięcej pozytywnych rzeczy w kontekście tych wyborów. Jest to jakaś rzecz, my się zgadzamy, no ale też nie ma co się oszukiwać, tak? Tracą sejmiki. Ale to oczywiście nie przeszkadza PiSowi, jak każdej innej partii, mówić, że doskonale im poszło i że w ogóle wyborcy dali żółtą kartkę drugiej stronie. Ogólnie wszyscy uważają, że wyborcy dali żółtą kartkę komuś, tylko każdy uważa, że komuś innemu. To jest niesamowite. Idąc dalej, Koalicja Obywatelska odbija 3 sejmiki z rąk PiSu, prawda? Więc wielki sukces i oni mówią, że wielki sukces.
sukces. Do tego co, no wielu prezydentów miast, prawda, zostaje z Koalicji Obywatelskiej, wielu jakby nowych i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, Koalicja Obywatelska, jakby duże miasta, nie oszukujmy się, to jest jakby ich target. Nie ma zaskoczeń, że tam osiągają całkiem niezłe wyniki. I oczywiście niektórzy prezydenci dostali drugą turę na twarz, ale pewnie większość z nich sobie z tym poradzi i na koniec dnia Koalicja Obywatelska dalej będzie bardzo silnie reprezentowana w największych miastach w Polsce. Do tego zdecydowanie rzecz do chwalenia się, czyli wynik Rafała Trzaskowskiego, 60%, wytarł Warszawę. Gdyby ktoś podał nam taki sondaż chwilę przed wyborami, to byśmy trochę uznali, że coś jest nie tak z tym sondażem, a tymczasem Trzaskowski robi 60%. Całkiem mocna dominacja, musimy przyznać. I aż takiego wyniku też się nie spodziewaliśmy, nie? Jeszcze chwilę w ogóle przed tym mówiło się o tym, że potencjalnie może być druga tura. A tutaj, prawda, no do drugiej tury to dużo zabrakło. Więc tak, powiedzmy, no to jest faktycznie sukces gdzieś tam Koalicji Obywatelskiej, chociaż bardziej Rafała Trzaskowskiego w tym momencie mam już wrażenie. Ale dobra, no to jakby spoko, sukcesy. Swoją drogą, niestety kolejny dowód na to, że żeby wygrać wybory prezydenckie, nie musicie chodzić na debaty. Bo można zrobić 60% nie chodząc na niektóre, nie? Jakby można. Ale w tym całym, prawda, cieszeniu się Koalicji Obywatelskiej nie należy zapominać o jednym podstawowym fakcie. Mianowicie, Koalicja Obywatelska nie minęła się z PiS-em i nie została największą partią. Cały czas Prawo i Sprawiedliwość jest większe od Koalicji Obywatelskiej, ma większe poparcie i wygrywa wybory. To jest coś, na czym KO chyba zależało najbardziej ze wszystkiego, tak? Cała narracja o tym, żeby już dobić PiS, żeby jakby, wiecie, posprzątać to do końca, że trzeba postawić tą kropkę nad i teraz na tych wyborach, nie sprawdziła się. I partia, która straciła władzę kilka miesięcy temu, była w stanie wygrać te wybory właśnie bez zasobów, bez mediów. Całkiem niesamowita sprawa i w naszej opinii spora porażka Koalicji Obywatelskiej. Do tego wszystkiego dochodzi kwestia frekwencji, która jest ogólnie porażką wszystkich partii tak naprawdę tworzących nowy rząd, bo gdzieś tam faktycznie wydaje się, że jeśli nie przyszli młodzi, którzy no gdzieś tam trochę dali władzę nowej władzy w poprzednich wyborach, to jeśli oni nie przychodzą, to jest jakiś sygnał, nie? I oczywiście z jednej strony można powiedzieć, a bo młodym się nie chciało, ale z drugiej strony ostatnio pokazali, że potrafią przyjść jak trzeba, a teraz, no cóż, jakby może brak spełnienia jakichś obietnic, może to, że w sumie nic się nie rusza i może to, że jedyne co mamy to igrzyska, jednak sprawia, że o ile nawet ludzie to czasami lubią, o tyle trochę jednak oczekują czegoś innego i chcieliby głosować jednak na opcje, które faktycznie coś dają. To jakiś taki szalony pomysł z mojej strony, więc jakby tylko tak rzucam, że to jest jakaś potencjalna możliwość. No ale nawet jeśli nie mam racji, to ewidentnie coś się stało i no nie udało im się, trzeba przyznać, niepojechanie na tej fali, prawda, zachwytu wyborczego do wyborów, które były tak szybko po wyborach parlamentarnych, jest w pewien sposób ciekawe i tutaj też wydaje nam się, że no nie wróży najlepiej dla przyszłości tej koalicji, bo jeśli byli w stanie tak szybko, nie wiem, stracić tą energię, którą wytworzyli zaraz po wyborach, to no zobaczymy, co będzie z tymi wyborami prezydenckimi. Oczywiście tam sytuacja będzie inna, bo taki Trzaskowski, na przykład załóżmy na chwilę, że Trzaskowski będzie startował, który ma 60%, pokazuje, że jednak on potrafi jakby osobiście w tej Warszawie coś zrobić, ale co do całej koalicji, no gdzieś tam teraz, zaraz jak się zaczną problemy, o nich zaraz, to może być przypał. Może być przypał, więc wydaje nam się na ten moment, że to jednak jest trochę problem dla nowej rządzącej koalicji i mimo odbijania sejmików i ogólnie robienia uśmiechniętej miny, to jednak gdzieś tam zaczynają się problemy i widać te problemy. A schodząc z Koalicji Obywatelskiej przejdźmy do trzeciej drogi, o której de facto do powiedzenia mamy najmniej. Jakby zrobili sobie ten wynik 13,5%, nie? W sensie spoko. To jest tam, wiecie, no 1 punkt procentowy mniej, powiedzmy, niż ich wynik z wyborów do Sejmu, więc gdzieś tam można powiedzieć, że uniknęli tej narracji całej o tym, że ludzie głosowali na nich, żeby im pomóc, to byli wyborcy Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, że teraz wy zagłosują na nas i pokażemy wam wasze prawdziwe poparcie, więc tak się nie stawiajcie w kwestiach aborcji, nie? W sensie można tak to czytać. Z drugiej strony, trzecia droga zrobiła wynik minimalnie lepszy od wyniku PSL-u jeszcze sprzed 4 lat, kiedy to PSL sam startował. De facto dołączenie Szymona Hołowni sprawiło, że całość podniosła się ile? 1% około? Punkt procentowy. Wiadomo, nie można tego tak liczyć, nie? To nie o to chodzi. Też wydaje nam się, że wyciąganie wniosków na takim poziomie, na jakim robią to ludzie z trzeciej drogi, czyli że nie jesteśmy cały czas stabilni, jesteśmy silni i tak dalej, jest trochę błędne, nie? No bo oni zrobili w wyborach parlamentarnych tam te 14% i teraz mówią, że no zobaczcie, nasze poparcie jest stabilne, tylko że zapominają o tym, że wiecie, tam była sytuacja, w której PSL najpierw otarł się o próg wyborczy w parlamentarnych, a potem samorządowych, bo jest PSL-em, zrobił tam też znowu jakieś 13%, coś takiego, nie? Czy tam 12%. Należy pamiętać o tym, że te wybory są trochę inne i taki PSL na przykład jest z nich stosunkowo mocny, no bo to są wybory samorządowe, tak? PSL jest mocny samorządowo. Fakt, że Hołownia i PSL byli w stanie wykręcić tylko taki wynik, o ile rozumiemy, że on da się go wybroić i wygląda nieźle w kontekście tego, że no jest podobny do wyników tych wyborów parlamentarnych i po prostu utrzymują swoją trzecią pozycję i dalej są silni, o tyle jeśli weźmie się pod uwagę specyfikę tych wyborów, to żeby móc powiedzieć, że oni nic nie stracili z wyborców, którzy głosowali na nich w wyborach parlamentarnych, to musielibyśmy chyba zobaczyć całkiem duży wzrost
w sensie teraz musieli mieć, nie wiem, załóżmy na chwilę, gdzieś z 18% i wtedy byśmy powiedzieli, że o, faktycznie utrzymali to, bo jak się odejmie potem ten aspekt wyborów samorządowych, to pewnie wyszłoby podobnie, nie? I to jest chyba nasza taka jakaś argumentacja, do tego wszystkiego, no gdzieś tam te osoby młode, które nie przyszły na wybory, ta frekwencja niska, ostatnio te młode osoby i te osoby z nadmiarowej frekwencji, które przyszły, dosyć mocno pomogły trzeciej drodze, więc teraz ich niepojawienie się może być też dla nich, szczególnie dla nich podejrzewamy, jakimś takim dosyć mocnym znakiem zapytania i kwestią tego, że muszą przemyśleć, co robią. Przy czym też, tak jak mówimy, no tutaj to w ogóle będzie ciekawie, bo trzecia droga teraz w najbliższych, za parędziesiąt godzin tak naprawdę rozpocznie swoją rzecz i rozpocznie kwestie związane z aborcją w Sejmie i zobaczymy, jak to się skończy, bo mam wrażenie, jeśli coś nam ma pokazać, co się wydarzy, to będzie to. Wybory do Europarlamentu niedługo, tam będzie jeszcze inaczej, jeszcze dziwniej, jeszcze mniejsza frekwencja prawdopodobnie i tak dalej, więc zostawmy to. No, wydaje nam się, że może być ciężko i to bardzo ciężko. Dla trzeciej drogi, która teraz bardzo próbuje pokazywać, że nic się nie stało i że ogólnie jest bardzo stabilnie i do pewnego stopnia ma rację, jest trochę najnudniejszą chyba partią poza Konfederacją w tych wyborach. Z drugiej strony samorządówki chyba PSL-owi powinny pójść lepiej. Tak jak mówimy, znowu dosyć, no taka niejasna sytuacja i wychodzi bardzo mocno na to, że słodko-gorzko się robi. Idąc dalej kolejnością, Konfederacja. To jest jakiś sukces Konfederacji, że jest przed lewicą w tym omówieniu i ogólnie w wynikach wyborczych, więc powiedzmy, że to jest jakiś sukces. A co do reszty, szczerze powiedziawszy, Konfederacja ma tą kwestię, którą chyba rozegrała relatywnie dobrze, tak to nazwijmy. Nie pompowała specjalnie balonika związanego z wyborami samorządowymi. Wszyscy wiemy, że wybory samorządowe dla takiej Konfederacji to nie są proste wybory i że to trochę, jakby wiecie, no są skazani na porażkę z góry, tak, no ciężko zrobić jakiś niesamowity wynik. No zrobili te swoje tam 7% i spoko, jakby dosyć taki, wiecie, normalny wynik. Trochę nie ma się czym ekscytować, trochę nie ma jakby z czego się śmiać jakoś specjalnie. Znaczy wynik Wiplera był śmieszny, trzeba przyznać, bo jakby jak na to, jak bardzo gdzieś tam zainwestowali w tego Wiplera, to tam trzeba przyznać, nie poszło. No ale Warszawa, tak jak mówimy, znowu z kolei, no, była zdominowana przez Rafała Trzaskowskiego, więc to inna kwestia. No i co, nie wiem, no Mentzen się gdzieś chwali, że mają potencjał na jednego prezydenta pierwszego z Nowej Nadziei i potencjalnie ich kandydat w Bełchatowie wygrał w pierwszej turze, w sensie miał najlepszy wynik w pierwszej turze, bo będzie druga tura. Więc gdzieś tam jest szansa, że w Bełchatowie będzie prezydent z Konfederacji. I to byłby taki, wiecie, jakiś tam sukces całego tego ugrupowania. No bo poza tym w sumie co, no ciężko, no mało rzeczy, jakby trochę bez znaczenia. Wydaje mi się, że to jest trochę tak, że o nich nikt specjalnie nawet nie mówi w kontekście wyborów samorządowych, oni sami jakoś specjalnie dużo o tym nie mówili, więc trochę wszyscy przychodzą nad tym do porządku dziennego i stwierdzają, no tak, no dobra, taki wynik, spoko, nie? Jakby w sensie, okej. Czy wynik był dobry? No nie. Czy jakby spodziewano się jakiegoś super lepszego? No nie. Czy jest jakiś tragiczny wynik? Też raczej nie. Bardzo nie ma co analizować tutaj dosłownie, nie? Oni chyba po prostu przygotowują się bardziej do wyborów do Europarlamentu i to tam będzie można trochę więcej o Konfederacji powiedzieć. I na zakończenie, co jest największym problemem lewicy, lewica, która to, no... Zaryzykowalibyśmy twierdzenie, że tak w odbiorze, który dostrzegamy gdzieś w internecie, to chyba najbardziej przegrała te wybory ze wszystkich partii, które przegrały te wybory, bo wszystkie przegrały te wybory, tak jak podkreślamy. Bez wyjątku, Konfederacja też przegrała te wybory, tylko po prostu tam nie ma się czym ekscytować. Okej, zacznijmy od pozytywów, tak? Pozytywów. Zgadzamy się z narracją lewicy nawet co do tego, że wynik Biejat w Warszawie, tam te 15% powiedzmy, to jest dobry wynik. Jesteśmy w stanie to kupić. Jakby spoko, tak wiadomo, gdyby ona była druga, nie była trzecia za Bocheńskim, to w ogóle, nawet gdyby jej procent się nie zmieniły, nie? Tylko po prostu byłaby druga, to jeszcze lepiej by to wyglądało, ale cały czas okej, 15% w Warszawie, uważamy, że dla Biejat to jest całkiem niezły wynik. Jest okej. Wiadomo, okazało się, że do drugiej tury nawet nie było blisko, ale tak jak mówimy, tak bardzo nie było blisko, że aż nikt chyba nawet teraz na to nie patrzy w ten sposób, tylko wszyscy mają bardziej takie okej, no dobra, no Biejat 15%, spoko może być. Chociaż tutaj oczywiście wraca dyskusja o tym, na ile to lewica, na ile to partia Razem, bo dyskusja o partii Razem i lewicy to jest w ogóle coś, co się teraz dzieje cały czas, ale to jakby zostawmy, nie? Bo lewicy poszło w miarę okej w Warszawie. Problem jest z całą resztą Polski. Lewica wylądowała na ostatnim miejscu wśród wszystkich tych ważnych, powiedzmy, w Polsce partii politycznych. Wynik pod Konfederacją, z którą no, grają na największą polaryzację, trochę smutny dla nich, to raczej nie tego oczekiwali i jednak fakt, że pod tą Konfederację wpadli, to może być dla nich bardzo srogim problemem. Do tego wszystkiego oczywiście dochodzi nam imba z PO i o tym, że prawda PO im wbił ten nóż w plecy chwilę przed tym, jak chcieli Razem wszyscy ogłaszać, że będą startować wspólnie i tak dalej, i tak dalej. Więc jest jakiś kolejny problem całej tej układanki. No i co, do lewica jakby wszyscy wiedzieliśmy, że nie zdążyła się przygotować, wszyscy wiedzieliśmy, że mają problemy organizacyjne i wszyscy zakładaliśmy, że okaże się, czy sobie z tym poradzą, czy nie. No wydaje się, że sobie nie poradzą. No, oczywiście dzisiaj Czarzasty był u Mazurka w MFie i mu tłumaczy, że no wie pan, ale jakby sobie przewidywaliśmy, że to będzie 7-8% i no my jesteśmy słabi w wyborach samorządowych, wiemy o tym, więc jakby tak, to jest problem, ale też z drugiej strony dosyć spodziewane, więc jakby czy też aż taki duży problem? W sumie tak naprawdę to wszystko jest w miarę okej i zobaczy pan na wyborach do Europarlamentu, to w ogóle was pokonam, na następnych zawodach, wyborach was pokonam. To jest mniej więcej narracja Czarzastego i mamy wrażenie, że ona nie jest do końca udana, bo naprawdę gdzieś tam to zatankowanie lewicy, no odbiło się w social mediach i było to o tym głośno, było to widać. Wrócił bardzo mocno temat
tego, czy Koalicja Obywatelska nie będzie pochłaniała zaraz Nowej Lewicy, czy nie będzie ją chcieli, wiecie, wchłonąć tego wszystkiego, ewentualnie razem się oddzieli. I my nie ukrywamy, że gdzieś biorąc pod uwagę to i biorąc pod uwagę te ciągłe dyskusje o tym teraz, czy Razem napędza wyniki Lewicy i tylko dzięki Razem Lewica jeszcze istnieje, czy jest dokładnie odwrotnie, czyli czy ludzie z Lewicy odstraszają centrowych wyborców, to my powoli mamy ochotę już chyba na to, żeby oni naprawdę się rozdzielili, tylko dlatego, że chcielibyśmy zobaczyć, co się w sumie stanie. W sensie, chcielibyśmy zobaczyć, jakie poparcie będzie miała potem, wiecie, w ramach na przykład Koalicji Obywatelskiej ta część Nowej Lewicy, czyli były SLD i Wiosna Biedronia, i jakie poparcie będzie miała partia Razem, bo to wreszcie może by nam rozwiązało problem tego, czy te partie działając ze sobą jakby robią dobrze, czy może to jest całkowicie zły pomysł i tylko jedna strona tym bardzo dużo zyskuje. Bo nie ukrywamy, że jesteśmy autentycznie bardzo, ale to bardzo ciekawi, bo cały czas o tym wszyscy rozmawiają, a jakby no takich, wiecie, ostatecznych dowodów brak. Więc no cóż, to jakby nawet nie wiemy, co więcej powiedzieć o Lewicy, no całkowicie zatankowali, no ostatnie miejsce, mimo tego, że gdzieś tam, no chociaż można było zakładać, że będą przebijać się ponad Konfederację, nawet to się nie udało. Więc no zdecydowana porażka, mimo tego, że Biejat, tak jak mówimy, uważamy, niezły wynik. No i to tyle. Jeśli ktoś obejrzy ten film w ogóle do tego momentu, to podziwiamy, bo jeśli jesteście w tej grupie wiekowej, która, prawda, miała 39% udziału w wyborach, tak jak my, to ciekawe, że was to interesuje, bo okazuje się, że to chyba nikogo nie interesowały w naszym wieku te wybory, więc jakby witajcie trzy osoby, które ze mną tutaj jeszcze jesteście. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, no cóż, wybory do Europarlamentu nie zapowiadają się lepiej pod tym względem. Będzie ciężko, prawda? No ale cóż, jakby zabawa. Zostawcie lajka, zostawcie suba, nam będzie bardzo miło widzieć nasze filmy. Nasze filmy strasznie go polecamy, nasz Instagram strasznie go polecamy. Zerknijcie w naszego Patronite'a. Dziękujemy serdecznie naszym patronom i staramy się dać dla was. Cześć!